piękne rzeczy się dzieją. Jestem zakochany w tym miejscu. Zobaczcie, jaka piękna zima. O, to jest niebezpiecznie. No to ja sobie pójdę drogą kawałek. To jest taki skrót, ale jak jest widoczna powierzchnia, to jest trochę kamieni. Tutaj niestety się przewrócę. Nawet wziąłem rękawiczki na wszelki wypadek. Będziemy morsować. Już Ariowie się zbierają. Katalońscy. Myślę, że będę drugi albo trzeci. Bo teraz pędzimy. Ktoś biegnie. Ktoś dojechał samochodem i ugrzązł. I idzie teraz oczywiście odpowiednio ubrany. Zobaczcie, jak pięknie. Oh my god. Super. Całe ciałko przygotowane z szacunkiem do mistrza Wima Hofa. No to tam trochę prany w tym jest wszystkim. Prawdopodobnie byłoby ciężko, ale godzinka, dwie, trzy nie jest naprawdę żadnym problemem. Jeszcze zamoczymy się w wodzie. Teraz jest minus 2 znowu, ale pięknie napadało. Jest taki fajny klimacik. Dawno nie wpadłem w poślizg samochodem, ale to było sympatyczne i romantyczne. I no cóż, trzeba się cieszyć życiem. Moi drodzy, mam nadzieję, że nie marnujecie energii, nie angażujecie się po prostu w tą całą chucpę, która się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Ja bym powiedział, że to jest karmiczna sytuacja, dlatego że Amerykanie, tak zwani Amerykanie, to są oczywiście banici, w większości anglosascy. Oczywiście mamy Francuzów, Kanada i tak dalej. Mamy innych Europejczyków, biedotę, awanturników, Chińczycy. To wszystko było zabrane, wycięto niemalże w pień rdzennych mieszkańców, takimi jakimi są Słowianie, moi drodzy. I teraz ci rdzenni mieszkańcy, cudowni, piękni, bogaci ludzie wewnątrz, przetrwają to wszystko bez większego problemu, ponieważ to są ludzie ziemi, to są ludzie, którzy są połączeni z Gają. Gaja nie zrobi krzywdy człowiekowi, który jest z nim połączony. Jeżeli twój jakby plan duszy przewiduje na przykład jakąś tam śmierć pod lawiną i tak dalej, czy obojętnie, czyli ktoś powie, że utopił się w oceanie, w morzu i tak dalej, to jest jego decyzja, to jest jego wola, to jest jego doświadczenie, które tak naprawdę może być pięknym, spektakularnym elementem w życiu. Nie ma strachu. Śmierć to jest opuszczenie pojazdu, jakim jest ciało. Więc ile razy wychodziłeś z samochodu? Ile razy zmieniałeś samochód? Ważne jest to, moi drodzy, mam nadzieję, że jeszcze chwileczka i przeczytacie mini lawina. Jeszcze chwileczka i przeczytacie to w książce Akt Woli. Bardzo mi zależy, żeby była jak najbardziej rzetelna, żeby to była książka, do której nie będzie wiele trzeba dopowiedzieć. Znajdziecie tam pranę, znajdziecie tam w ogóle modelowanie jakby swojego życia, swoich doświadczeń. W zasadzie zobacz, to jest stosunkowo proste, a z drugiej strony jesteśmy zatruci, zanieczyszczeni, trzeba się oczyścić, trzeba zrozumieć, kim jesteś, gdzie jesteś, żeby świadomie przemieszczać się po tej przestrzeni, na jakiej żyjemy. A więc, moi drodzy, w tym momencie, jeżeli czujesz, że twoim doświadczeniem jest coś mrocznego, coś trudnego, gwarantuję ci, człowieku, kochany, że to jest program, że to jest podczep, że to jest byt, który chce cię trzymać w energii strachu. Koniec ze strachem, koniec z martwieniem się po prostu. Pozwól, żeby się działo. Pozwól, niech płynie ta rzeka, niech spada ten śnieg, niech wieje wiatr. Niech to się dzieje. Kolejna bardzo ważna rzecz to jest wiedzieć, co chcesz. Co ty naprawdę chcesz, ale nie kwestie materialne.
ja chcę mieć wielki dom, piękny jacht i tak dalej. Zresztą większość z tych rzeczy, o których tutaj mówię, znajdziesz na stronie marcinwam.com albo na moim kanale Marcin Wam na YouTube. A więc co, do czego zmierzam? Co będziesz czuł, kiedy będziesz obejmować swojego ukochanego człowieka, na którego czekasz? Prawda? Czy potrafisz wyobrazić sobie, że to już jest, że ten człowiek jest niemalże jakby wyskoczył z domu na chwilę na zakupy i zaraz wróci, prawda? To już jest. My to znamy, ale trzeba wiedzieć, że musimy być oczyszczeni, że musimy być świadomi, gdzie jesteśmy, kim jesteśmy, czym jesteśmy. Nie jesteśmy Polakami, nie jesteśmy chrześcijanami. Jesteśmy człowiekiem żyjącym na ziemi. Jeżeli żyjesz w kloszu, jeżeli żyjesz w akwarium, w oceanarium, gdziekolwiek, to nie jest twoja naturalna przestrzeń, prawda? Ale możesz ją stworzyć w sobie, w swojej głowie. Jeżeli żyjesz w więzieniu, jeżeli jesteś zamknięty, możesz ciągle doświadczać piękna ziemi, piękna natury, oceany. Przecież masz to w sobie. Zobaczcie, to co tu widać dookoła, to co tu widać dookoła, odbieram to przez moje zmysły. Wy, kochani moi, widzicie światło, słyszycie dźwięk, uruchamia się pamięć. Ja jeszcze do tego czuję chłodzik, bardzo sympatyczny, który wzmacnia mnie, ulecza, który powoduje, że staje się pięknym, wspaniałym, młodym człowiekiem, bo ja mam duszę młodą, serce młode, wszystko jest piękne, cudowne i będę się trzymał tej wersji do końca. Moi drodzy, wszyscy, którzy subskrybują Przestrzeń Ariów, zauważyliście, nie dostajecie żadnego spamu, nie dostajecie żadnych przypadkowych informacji. Więc spokojnie zajrzyjcie, sprawdźcie spam. Prawdziwa zmiana, tu chodzi o prawdziwe wydarzenia. Nie chodzi o symulowanie jakichś rzeczy. Chodźcie, się zbierzemy, pomachamy jakąś tam flagą. Konstytucja, takie slogany, takie postaki. My się nie zgadzamy na to, co robicie. Rób po prostu swoje. Idź w swoją stronę, którą ty kreujesz. Bądź kreatorem. Przyłóż do tego swoją energię, swoją miłość, swoje serce, zasoby. Zrobię kolejne nagranie. Nie chcę po prostu przedłużać teraz. Ten domek jest bardzo sympatyczny, a tak naprawdę to jest stodoła. Ona nie jest używana. Zresztą, gdyby to był dom, tutaj mamy linię wysokiego napięcia. Nie sądzę, żeby było zdrowo tutaj mieszkać. Więc mieszkam tam troszeczkę wyżej. Jestem zakochany po prostu w tym miejscu. Jako człowiek żyjący na ziemi, na matce ziemi, jestem zakochany w swojej matce. Czyż to nie jest piękne? Cokolwiek się wydarzy, będzie wola moja. Tak jak ja chcę. Wzrastać, kwitnąć, cieszyć się życiem, dzielić się dobrem i prawdą. Możemy to przecież wszyscy zrobić. No, jechałem samochodem do góry, spotkanie bardzo fajne, bardzo sympatyczne, ważne. No, powiem Wam szczerze, łańcuchy słabo. Kupiłem takie skarpety na opony, bardzo dobre niby, ale wyobraźcie sobie, że po 20 km wyglądały jak szmata, do połowy spadły mi z kół, więc myślę, że trzeba coś innego wymyśleć, żeby tutaj sobie podjeżdżać niemalże we wszystkich warunkach. No napęd na 4 koła to jest podstawa. Także moi drodzy, ocean serdeczności, dbajcie o swoje zdrowie. Słuchajcie, w ogóle to też jest część aktu woli. Możemy wyłączyć wszystkie przystawki, które są przyłączone do naszego ciała, do naszej psychiki. Pornografia, z tym akurat nie miałem problemu. Alkohol, no odstawiłem totalnie, nie miałem większego problemu, a nie miałem w ogóle problemu. Kawa, kurczę, postanowiłem, że skoro kawa, skoro alkohol, cukier i zioło. Zioło, kawa, alkohol, żaden kłopot, poszło, nie ma tematu. Ale cukier, o kurka wodna, przecież to jest heroina. To jest heroina. Słyszałem, że w KL Polin
kaczorki i inna zorganizowana przestępcza grupa podniosła podatek, czy opłatę, czy jakieś koszty związane z cukrem. Chciałbym, żebyście na koniec jeszcze usłyszeli bardzo dobrą wieść. Nie wiem, czy wiecie, ale w czasie wojny, no poza stresem związanym z wojną, który dotykał kilka procent ludzkości, no bo nie wszyscy zetknęli się z realiami, z przemocą, z okropieństwem wojny, ale spotkali się z brakiem. Powiedziałbym 95% ludzi na obszarach objętych jakby wojną. Teraz my jesteśmy wszyscy w stanie wojny. I ten brak różnych tam wędlin, serów, różnych produktów, cukrów, kawy i tak dalej, spowodował, że nie dość, że te produkty były takie jakby elitarne, to jeszcze ludziom poprawiły się wyniki zdrowotne. Nagle skończyły się jakieś cukrzyce, jakieś problemy z serduszkiem i tak dalej, i tak dalej. Im mniej, tym więcej. Po prostu coś za coś. Oddychaj, bądź z Gają. Ja bym chętnie szedł na boso, no ale podejrzewam, żebym sobie chyba palce połamał, bo nie widzę, po czym idę. Także jest moc, jest miłość, jest moja rzeczka. Zaraz zobaczę ekipę, brygadę G i będziemy się dobrze bawić. To jest reset, taki dla ciała, dla ducha, taki wewnętrzny. Ocean miłości, serdeczności dla was. Wspierajcie nas, bądźcie z nami, dajcie nam szansę. My jesteśmy spektakularni. 95% jest cisza, dlatego że robimy. Ja z wieloma rzeczami wychodziłem sprzed front do przodu, podekscytowany, bardzo się cieszyłem. A potem ktoś podkładał nogę, ktoś podkładał świnie, wiesz? Ktoś torpedował to od drugiej strony, bo wiedział, co robimy, jak robimy, gdzie robimy, z kim robimy. A my to robimy dla naszych dzieci, dla naszych wnuków i dla was, tu i teraz. Ale musimy myśleć co najmniej 50 lat do przodu. Jednoczcie się, róbcie osady. Zorganizujcie sobie przestrzenie, gdzie możecie produkować żywność, gdzie macie czystą wodę. Ten cały żydokomunistyczny totalitaryzm, który będzie pod płaszczykiem różnych sanepidów, różnych innych zorganizowanych przestępczości, różnych innych zorganizowanych grup przestępczych, czyli taki terror sanitarny, prawda? Faszyzm sanitarny. To będzie trwało może 5, może 6, może 7 lat, ale możemy skorzystać na tym. Możemy skorzystać, możemy przebudować się, możemy chronić swoje dzieci, możemy odseparować się od Matrixa. Mamy narzędzia, wiemy jak to zrobić. Zróbmy to tylko dyskretnie. Nie narzekajcie, proszę was, że jest mało informacji. Dajcie nam szansę. My w tą kabałę byliśmy wpychani przez dziesiątki lat. Mówię o swoim życiu. Wyjście z tego to nie są dni, tygodnie. Zapomnij o ulotkach. Zapomnij o manifestacjach. To nie działa przecież. Nie trać energii na to. To nie działa. Łącz się z ludźmi. Oko w oko, serce w serce. I będziesz wolny. Jeszcze raz. Lecę. Cześć, pozdrawiam, hej.